Kochani, na ryneczku pewnego malowniczego miasteczka lubiał przebywać pewien chłopczyk. Przychodził sobie tam niemal każdego dnia. Tego dnia przyniósł ze sobą scyzoryk, kawałek drewna i zaczął w tym drewnie rzeźbić, miał talent. I akurat była to pora, gdy zbliżała się godzina 12. On sobie siedział gdzieś tam na jakimś murku i w pewnym momencie zegar na wieży ratusza zaczął wybijać godzinę 12. On nie przerywając dalej sobie tam rzeźbił, a zegar bił kolejne uderzenia. Piąte, szóste, siódme. On dalej był skupiony na swojej pracy, ale w myślach gdzieś odliczał te kolejne uderzenia, a więc dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste, piętnaste. Nagle skoczył, wiecie, na równe nogi, mając świadomość tego, że przecież jest dwunasta i zaczął biec wzdłuż tego ryneczku i krzyczeć: ludzie, ludzie, jeszcze nigdy nie było tak późno. Gdy czytam tą historię, to gdy obserwuję dzisiejszy świat, wydarzenia, które w nim zachodzą, to myślę, że jako adwentyści powinniśmy też, tak wiecie, biec przez rynki miast i wiosek i krzyczeć: ludzie, ludzie, jeszcze nigdy nie było tak późno. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale ja osobiście takie odczucia dzisiaj mam. Pewnego wieczora po długiej wędrówce lud Boży zatrzymał się nad brzegami Jordanu. Historia mówi, że wędrowali po pustyni 40 długich lat i często byli naprawdę bardzo blisko granicy, którą mogli przekroczyć i wejść do tego upragnionego Kanaanu. Historia mówi o tym, że mogli to uczynić 40 lat wcześniej, ale bunt, niewiara, nieposłuszeństwo ludu Bożego spowodowały to, iż musieli zawrócić na pustynię i spędzić na niej te długie 40 lat. I gdy to w końcu się stało, Słowo Boże sprawozdaje, że poza dwoma, którzy pamiętali tamten czas, z tamtego pokolenia już nie było u wrót Kanaanu nikogo. Jedynie nowe pokolenie, które dorosło na tej pustyni, i dwóch, pamiętacie, jak mieli na imiona? Tak, Jozue i Kaleb, dwóch wywiadowców, którzy w tamtym czasie, 40 lat wcześniej, mieli inne zdanie niż pozostałych 10. Drodzy, jak lud Boży teraz się zachowa? W jaki sposób teraz postąpi? Czy ten lud będzie gotowy zaufać i wprowadzić siebie do ziemi obiecanej? Na czele stał nowy przywódca, jeden z tych dwóch, Jozue. Pan Bóg dobrze znał jego serce, wiedział, że to jest człowiek wierny, że to jest człowiek też wielkiej odwagi, człowiek, który gotów jest pójść tam, gdzie Bóg go skieruje. Ale Pan Bóg zdawał sobie też sprawę z czego? Z tego, że nie ma Mojżesza. I z tego, ile problemów ten lud przysparzał tamtemu przywódcy. I dlatego postanowił do Jozuego tam, niedaleko Jordanu, przemówić, aby go wzmocnić, aby go pokrzepić, aby go zachęcić, aby powiedzieć mu, że tak jak był z Mojżeszem, tak będzie i z nim w tych doświadczeniach, które są przed nim, już jako przywódcy ludu Bożego. Otwórzcie Księgę Jozuego, kochani, i tam w pierwszym rozdziale chciałbym przeczytać kilka wierszy. Pierwszy rozdział, wiersz od 5 po 9. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę.
Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przykazałem Ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy chcielibyście, kochani, usłyszeć takie słowa skierowane pod Waszym adresem? Prawda, że one są takie budujące, zachęcające, pokrzepiające. Myślę, że Jozue, kiedy usłyszał, bardzo docenił tą troskę Pana Boga. Uświadomił sobie, że tak naprawdę to wszystko to, co się będzie dziać, co jest przed nim, będzie się dziać według Bożego planu. On będzie tylko narzędziem, któremu Bóg będzie w wypełnianiu tego Bożego planu błogosławił. Historia mówi, że podobnie jak Jozue, jak Mojżesz 40 lat wcześniej, Jozue także wysłał wywiadowców na przeszpiegowanie Kanaanu. Drugi rozdział, wiersz pierwszy mówi: Jozue, syn Nuna, wysłał z Szitim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie i obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Ale dalsza historia mówi o tym, że nie dane było im tej nocy zasnąć. Czytajmy wiersze od drugiego i dalsze. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie, weszli do twego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich. Potem zaś rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jerycha aż do brodów, bramę miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach. Dlaczego Rahab postanowiła ukryć zwiadowców? Co o nich nie wiedziała? Kim oni dla niej byli? Co dla niej znaczyli? Co spowodowało, że ta kobieta naraziła siebie i swoją rodzinę także na gniew króla, który, gdyby się dowiedział, prawdopodobnie poniosłaby, być może ona i jej bliscy, także srogą karę? Co spowodowało, że Rahab postanowiła uczynić tak niezwykły gest w stosunku do tych ludzi, których po raz pierwszy zobaczyła na swoje oczy? Czytajmy wiersz 9 po 11. I rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. To, co usłyszeli ci dwaj wywiadowcy, drodzy, od Rahab, było prawdopodobnie ważniejsze od tego, co sami mogli zobaczyć, szpiegując tą ziemię. Bóg przez usta tej kobiety, nierządnicy, jak Słowo Boże mówi, uświadomił im, że tak naprawdę Kanaan stoi przed nimi otworem.
że ludy, które zamieszkują tę ziemię, są pełne obaw, lęku i strachu. Nie przed nimi, ale przed Bogiem, który im przewodzi. Czytamy w tekście, że ona mówi o tym, że słyszeliśmy o tym, co Bóg dla was dokonał. Co wydarzyło się, zanim do tego miejsca dotarliście. Nie mamy siły oprzeć się i sprostać, bo walczylibyśmy z Bogiem. Drodzy, wieści o tych cudach, nim Izraelici, ci dwaj, znaleźli się w Jerychu, na długo wcześniej dotarły do uszu obrońców Jerycha. I mimo tego, że to miasto było bardzo dobrze ufortyfikowane, mogło bronić się bardzo długo, obrońcy tego miasta byli pełni obaw o przyszłość. Ta kobieta mówi, wiem, że Pan dał wam tę ziemię. Nie mówi, że Pan da wam tę ziemię, ale ona mówi w trybie dokonanym. Pan już wam tę ziemię dał. Kim ta kobieta jest? Poganką. Ile wspólnego miała z tym Bogiem Izraelitów? Nic. Tylko o nim słyszała, obserwowała i wyciągała wnioski. Ta kobieta o wątpliwej reputacji, drodzy, miała więcej wiary, aniżeli Izraelici, którzy stanęli u wrót Kanaanu 40 lat wcześniej. Ona jest przekonana, że dni Jerycha są policzone. Dlaczego? Dlatego, że Rahab była uważnym obserwatorem czasów, w których przyszło jej żyć. Czy my posiadamy jako adwentyści dnia siódmego podobną cechę dzisiaj, drodzy? Czy potrafimy obserwować? Czy potrafimy analizować? Czy potrafimy wyciągać wnioski z tego, co dzieje się wokół nas? Przypatrywałem się wam, drodzy, kiedy była śpiewana pieśń na wstęp. To była pieśń pełna radości, optymizmu, mówiąca, pamiętacie o czym? O zrealizowaniu obietnicy przyjścia powtórnego Pana Jezusa. Ale widziałem tylko kilka twarzy, które śpiewały tę pieśń z radością. Były uśmiechy na twarzach. A śpiewaliśmy o czymś, co powinno nam dawać takiego powera, taką radość, optymizm, pewność przyszłości, która jest przed nami, prawda? Na ile nieraz zastanawiamy się nad treścią tego, co śpiewamy, co wyrażamy, naszą nadzieję także. Rahab powiedziała, wiem, że Pan dał wam tę ziemię. Czy umiemy, drodzy, obserwować? Czy umiemy słuchać odgłosów, które wskazują, że lud Boży być może dziś też stoi, tak jak Izraelici wtedy, nad swoim Jordanem. Nim zwiadowcy pożegnali Rahab, drodzy, zostali zaprzysiężeni. Przez wzgląd na to, co ona dla nich uczyniła, zobowiązała ich do przyrzeczenia, ażeby kiedy wejdą do Jerycha, kiedy miasto zostanie zdobyte, to ona i jej bliscy zostaną ocaleni. Przez wzgląd na ten gest, który ona dla nich dokonała. Zanim zniknęli w mroku nocy, drodzy, ustanowili pewien znak rozpoznawczy. Drugi rozdział, wiersz 17-21. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Wiecie, w tym sprawozdaniu jest taki ciekawy szczegół.
Oni powiedzieli, kiedy będziesz widzieć, że zbliżają się nasze wojska, to przywiążesz czerwony sznur do okna. A pamiętacie, co zrobiła, kiedy opuścili jej dom? Natychmiast przywiązała sznur czerwony do okna. Kobieta wielkiej wiary, wielkiego zaufania. Ten czerwony sznur, drodzy, zwisał z okien Rahab do samego momentu, kiedy przyszli Izraelici pod mury Jerycha. Ten sznur miał swoją wymowę. Świadczył o tym, że w tym mieście, w tym pogańskim mieście są ludzie, którzy mają świadomość tego, co za chwilę się wydarzy. Tam są ludzie wiary, tam są ludzie, którzy rozumieją, skąd wieje wiatr historii. Nawet w tamtym pogańskim mieście znajdowali się ludzie, którzy rozumieli, że nadszedł czas powrotu ludu Bożego do ziemi, którą Bóg im obiecał. Gdy zwiadowcy powrócili, czytamy, że stanęli przed Jozuem. Drugi rozdział, wiersz 23, 24. Zawrócili tedy ci dwaj mężowie i zeszli z gór, przeprawili się na drugą stronę i przeszli do Jozuego, syna Nuna, i opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało. I rzekli do Jozuego: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Jakże inne było to sprawozdanie. Jozue mógł mieć pewne obawy, bo pamiętał, co wydarzyło się 40 lat wcześniej. Ale to, co usłyszał i ta pewność tych dwóch wywiadowców, zauważacie, oni też mówią o czym? O tym, że Pan nie da, ale że już dał tę ziemię w ich ręce. Drodzy, mówimy o sobie, że jesteśmy ludem czasów końca. Zgodzicie się z tym? Kto tak myśli? Amen. Cieszę się, że są ci, co tak myślą. Drodzy, ale czy dostrzegamy te czerwone sznury zwisające z okien współczesnego świata, w którym przyszło nam żyć? Gdy specjalista od broni nuklearnej Charles Urey był świadkiem eksplozji bomby atomowej w 1945 roku, wypowiedział takie ciekawe zdanie. Stoję na miejscu, gdzie rozpoczął się koniec świata. Pewien dyplomata, drodzy, w ten sposób opisał próżne wysiłki ludzkości do utrzymania pokoju na świecie. Próbowaliśmy tak usilnie, a przegraliśmy tak marnie. Czy wiecie, ile było dni pokoju na świecie od zakończenia II wojny światowej? Jest ktoś zorientowany? 4 dni. 4 dni, gdzie nigdzie, w żadnym zakątku świata nie odbywały się działania wojenne, gdzie nie ginęli ludzie, gdzie nie odnosili ran. Ile lat minęło od zakończenia II wojny światowej? Możemy sobie policzyć. Drodzy, dzisiejszego wieczora około 800 milionów ludzi pójdzie spać głodnymi, nie otrzymawszy posiłku. A żyjemy w świecie, w którym masa żywności jest niszczona, utylizowana, która mogłaby posłużyć tym, którzy tak bardzo jej potrzebują. Niedawno jadąc samochodem, miałem włączone radio i podano taką wiadomość, że statystyczny Polak z tych 38 milionów każdego roku wyrzuca około 250 kg żywności. Policzcie sobie taką statystyczną polską rodzinę składającą się z 4 osób. To na żywność. Rok w rok. W czasie, kiedy tak wielu ludzi na tym świecie głoduje. Jesteśmy, drodzy, świadkami migracji na niespotykaną skalę. Teraz może przez pandemię nieco jest to powstrzymane, ale pamiętamy, co się działo wcześniej i wróci to na pewno z wielką siłą jeszcze.
Ludzie z różnych przyczyn opuszczają swoje miejsca zamieszkania. Głód, wojny, przemoc, brak dostępu do wody pitnej, problemy ekonomiczne. Niebawem, jak ktoś stwierdził, czekają nas konflikty nie o złoża, wiecie, złoto, inne, ale konflikty o dostęp do wody pitnej, której zaczyna bardzo, bardzo brakować. I to nie tylko w rejonach Afryki dzisiaj. Mimo ogromnego postępu w medycynie, drodzy, ludzie nadal umierają. Jesteśmy tego świadkami, doświadczamy tego, tracimy swoich bliskich. Lekarze bezradnie rozkładają ręce. Nowotwory, choroby układu krążenia, tak zwane choroby cywilizacyjne, prawda? Mamy tak wielki postęp w medycynie, a jednak tak często człowiek jest bezradny i w tej bezradności patrzy. Mamy COVID, wiemy, ilu ludzi odeszło, ale wiemy też, ilu odeszło z powodu braku dostępu do leczenia, prawda? Dzisiaj oficjalne statystyki podają, że około 130 ludzi odeszło przedwcześnie, dlatego że nie mieli możliwości leczenia się. Kiedyś ludzie, drodzy, spożywali pełnowartościowe potrawy, prawda? Dzisiaj coraz częściej słyszymy o czym? O suplementach diety, prawda? Którymi trzeba uzupełniać braki, bo ta żywność już nie... To już nie jest to, co było kiedyś, prawda? Kiedyś, gdy mleczarz, nie, starsze pokolenie to pamięta, stawiał pod drzwiami butelkę mleka, prawda? To ja pamiętam jako dzieciak jeszcze, że to mleko mogło się skwasić, można było zebrać śmietanę, a nawet można było ser zrobić. Próbowaliście dzisiaj osiągnąć coś takiego z kartonika? Nie ma szans, drodzy. Rodzi to pytania, co pijemy? Czym się dzisiaj karmimy? Kiedyś dzieci goniły po podwórkach, prawda? Bawiły się na trzepaku, za piłką, prawda, w podchody. Miały inwencję pewną, prawda? Potrafiły sobie same organizować zabawę. Dzisiaj dzieci co czynią? Komputery, komórka, krzywe kręgosłupy, a w głowach? Prawda? Obserwujemy, myśmy się do tego przyzwyczaili, już oswoiliśmy się z tą rzeczywistością, ale to nie jest normalne. Prawda? To dzisiaj psycholodzy mówią, jakie totalne zniszczenie wywołuje nadmiar, nie że w ogóle dostęp, ale nadmiar, prawda, już w ten sposób mówią, w umysłach, w psychice dzieci, które do wszystkiego dzisiaj mają dostęp, prawda? Kiedyś pamiętam jeszcze jako dzieciak, w czasach komuny tak zwanej, prawda? Nieraz psioczymy na to, co było wtedy, ale dzisiaj czasami niektórzy z rozrzewnieniem wspominają tamten czas, prawda? Po dzienniku pojawiała się pewna plansza. Pamiętacie, co na niej było napisane? Film dla widzów dorosłych. Zauważycie dzisiaj coś takiego? Nie ma. Bez ograniczeń. I wiecie, dzisiaj mógłbym mieć pretensje do swojego ojca, który gdy ta plansza pojawiała się, nie było dyskusji. A dzisiaj przed południem czasami spojrzę na to, co jest w telewizji i łapię się za głowę, bo ja w swoich czasach tego typu filmów oglądać nie mogłem. Drodzy, dzisiaj nie ma sukcesu filmowego bez morza krwi, prawda, spływającej z ekranu, bez scen erotycznych i bez steku przekleństw, prawda. Hit jest wtedy, kiedy jest tego w obfitości i w nadmiarze. To jest to, prawda. Lester Baun, prezydent Zegara Świata, powiedział tak. Nie pozostały nam pokolenia, ale zaledwie lata, w których musimy podjąć próby zawrócenia wszystkiego. A te próby zawrócenia przypominają próby zawrócenia rzeki kijem. Pewnych rzeczy już się zawrócić po prostu nie da. To już jest żywioł, to już jest wodospad. A co, drodzy, z moralnością współczesnego świata? Czy nie przypomina ona coraz bardziej czasów Sodomy i Gomory?
Mamy tak zwaną nową normalność, która próbuje, gdzie mniejszość próbuje większości narzucić swoje normy postępowania. Nowe, inne, postępowe, dla niektórych bardzo chwytliwe. A które Biblia nazywa jak? Grzechem, prawda? Nazywając po imieniu pewne zachowania, pewne zwyczaje. Środki masowego przekazu, drodzy edukatorzy, celebryci, regulacje prawne, mimo protestów ludzi, którzy powołują się na pewne normy moralne wypływające z Biblii, lansują ten styl życia dzisiaj. Ludzie, którzy się temu przeciwstawiają, są dzisiaj stawiani przed sądami za to, że mieli śmiałość, odwagę wyrazić, co na ten temat myślą. A co, drodzy, jeśli weźmiemy pod lupę współczesne trendy w świecie religijnym? Pamiętam zażenowanie moich przyjaciół katolików, kiedy ówczesny papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę, w której wypowiedział się, że Pan Bóg w stworzeniu tego świata posłużył się ewolucją. Miałem wiele rozmów z nimi wtedy. Nie potrafili tego zrozumieć, bo wierzyli tak jak ja w tym czasie, w biblijny obraz stworzenia. Pamiętam swoje zdumienie, gdy kościoły rzymski i kościół ewangelicko-augsburski podpisały tak zwaną wspólną deklarację o usprawiedliwieniu z wiary, gdzie uznały, że to, jak to rozumieją, jest biblijnym zrozumieniem. A przecież mamy świadomość tego, że Kościół rzymski nie wycofał się z żadnej niebiblijnej nauki, którą głosi. Pamiętam mój smutek, drodzy, gdy patrzyłem na spotkanie liderów ruchów charyzmatycznych, na któreż to spotkanie przybył przedstawiciel obecnego papieża, Tony Palmer, biskup kościoła anglikańskiego, tylko po to, żeby na tym spotkaniu powiedzieć, że protest się skończył, że jest czas wracać do Rzymu. I otrzymał gromkie brawa. A kiedy odtworzył taśmę z przesłaniem papieża Franciszka, to całe, po zakończeniu tego przemówienia, być może niektórzy z was oglądali to, wszyscy stanęli na równe nogi i był niekończący się aplauz dla słów, które zostały do nich wypowiedziane. Zastanawiam się, drodzy, w jakim punkcie historii byśmy dzisiaj byli, gdyby w maju tamtego roku doszło do spotkania, które było zaplanowane w Rzymie, gdzie papież Franciszek zaprosił wszystkich liderów ówczesnego świata. Mieli przyjechać prawdopodobnie tylko po to, żeby złożyć podpis pod już gotowym dokumentem. Być może to, co się dzisiaj dzieje, spowolniło ten proces. Być może został dany nam czas jeszcze. Wiem, że, drodzy, różnie patrzymy i oceniamy to, co się dzieje dzisiaj, tak zwaną pandemię. I wiem, że nawet wśród nas dzisiaj rodzą się pewne problemy, przeciwstawne obozy w ocenie całej tej sytuacji, która ma miejsce. Świat wcześniej takiego kryzysu nie przechodził. Myślę, że nas jako adwentystów to także bardzo zaskoczyło. Nie byliśmy na to przygotowani. Mieliśmy zupełnie inny scenariusz wydarzeń, którego się spodziewaliśmy. Ale widzimy, że dzisiaj pewne decyzje, które zapadały już w tamtym roku, dzisiaj są poddawane pewnej ocenie, czy trzeba było zatrzymywać cały świat, całą gospodarkę, gdzie dzisiaj konsekwencje tego już są bardzo poważne, a jeszcze na pewno uderzy to bardziej i poniesiemy tego niesamowite koszty. Niektórzy wręcz pytają, kto za tym stoi, jakie siły spowodowały, że ten świat poszedł w takim kierunku, został totalnie sparaliżowany. Upadek gospodarki, wzrost śmiertelności tych, którzy nie doczekali się na swoje wizyty, terapie lecznicze. Dzisiaj coraz więcej na te tematy się mówi. Niektórzy lekarze biją wręcz na alarm i wołają o debatę, o próbę rozmowy o tym, co się dzieje w tej chwili.
jak to wszystko odbije się na zdrowiu psychicznym społeczeństw. Niedawno jadąc też samochodem słyszałem, że około 30% podniosła się liczba, jeżeli chodzi o kwestie depresji wśród dzieci. To jest gwałtowny wzrost. Inna wypowiedź pewnego psychologa, który mówił o tym, że izolacja, zamknięcie, odebranie dzieciom możliwości bycia ze sobą na lekcjach, prawda, już powoduje w skali tego roku, który był za nami, nieodwracalne skutki społeczne, jeżeli chodzi o dzieci. O ile dorośli jeszcze sobie to potrafią poukładać, poradzić sobie, o tyle dzieci nie potrafią. Ja to widzę po swojej córce także, która jest bardzo towarzyską osobą, jak jej bardzo brakowało tego, aby móc się spotykać w gronie przyjaciół. Nie wiem, czy wiecie, ale też taką informację usłyszałem też w radiu, że w tym okresie zamknięcia, takiego ścisłego zamknięcia, około 12 tysięcy starszych osób, seniorów w wieku powyżej 75 lat targnęło się na swoje życie. Wiecie z jakiego powodu? Mieli dostarczaną żywność, stawiano ją pod ich drzwiami, ale brak kontaktu, brak możliwości spotykania się z bliskimi, brak komunikowania się, przytulenia, prawda? Zobaczenia bliskiej twarzy. To są straszne skutki tego, co dzisiaj dzieje się na naszych oczach. Wielu z trwogą patrzy na coś, co jeszcze rok temu było teorią spiskową. Plany szczepień. Nie wiem, jakie macie zdanie na ten temat. Nie wnikam w to. Ja mam swoje jakieś. Nie chodzi o to, bym się tym dzielił. Ale jeszcze tak niedawno mówiono, że to będzie dobrowolność. Prawda? Dzisiaj słyszymy, że jesteśmy straszeni wręcz tym, że będzie to obowiązek. Czy się to tobie będzie podobać, czy nie? Gdzie są, drodzy, wolności obywatelskie? Gdzie jest konstytucja, która chroni? To są rzeczy, które dzisiaj przerażają wielu ludzi, które powodują lęk, strach, niepewność. W całym świecie ludzie zostali pozbawieni dotychczasowych wolności. Zgodzili się na nie w dobrej wierze. Ale czy nie zostały przekroczone pewne granice zaufania? Czy nie są to, drodzy, czerwone sznury zwisające z okien współczesnego świata? Czy dostrzegamy je? Czy być może odwracamy nasze głowy? Czy dociera do naszej świadomości, że być może czas naszej wędrówki jako ludu Bożego czasów końca też dobiega swego kresu? Czy jesteśmy Izraelem tym 40 lat wcześniej, który nie zaufał Bogu i nie poszedł tą drogą, którą Bóg dla nich przygotował? Czy też tym, który stanął po 40 latach i jest gotów pójść tam, gdzie Bóg chce ich prowadzić? Co jeszcze nas trzyma w tym świecie, drodzy? Ile spraw jeszcze chcemy załatwić? Co jeszcze chcemy osiągnąć? Co chcemy jeszcze zdobyć? Jakie priorytety są w naszym życiu najważniejsze? W książce Droga do Chrystusa na 50. stronie znalazłem taki ciekawy cytat. Kto włada sercem? O kim myślimy? O kim lubimy rozmawiać? Do kogo kierujemy nasze najserdeczniejsze uczucia i najlepsze działanie? Jeśli jesteśmy Chrystusowi, nasze myśli są z Nim, a najprzyjemniejsze rozważania o Nim. Wszystko, co mamy i czym jesteśmy, Jemu poświęcamy. Pragniemy stać się do Niego podobni, żyć Jego duchem, pełnić Jego wolę i wszystko czynić według Jego upodobania. Czy jesteśmy gotowi podpisać się pod tymi myślami, drodzy? Czy tak to czujemy, czy tak to jest w naszych sercach? Czy jestem gotowy przekroczyć Jordan? Gdy Izraelici po 40 latach, drodzy, stanęli nad Jordanem, Bóg postanowił poddać ich jeszcze takiej jednej próbie. Otwórzcie trzeci rozdział Księgi Jozuego i tam wiersze od 7 po 11. Trzeci rozdział, wiersz 7 po 11. A Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela,
który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza. Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana Boga waszego. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetejczyków, Chiwijczyków, Peryzyjczyków, i Girgazyjczyków, i Amorejczyków, i Jebuzejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. To było doświadczenie. Oni słyszeli, że Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone 40 lat wcześniej. Wiedzieli o tym, że to morze się rozstąpiło. Ale teraz stanęli przed swoim doświadczeniem. Jordan był wzburzony. Wejdą? Czy nie wejdą? Czy pójdą za skrzynią przymierza? Czy się wstrzymają? Jaką decyzję podejmą? Czy będą gotowi pójść tam, gdzie Bóg ich chce prowadzić? Bóg chciał wiedzieć, czy ten lud po 40 latach jest gotowy pójść tam, gdzie Bóg chce go prowadzić. Właśnie poprzez te wezbrane wody Jordanu. Czytajmy wiersze od 14 po 17. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie Jordan, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, wody zatrzymały się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miejsca Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie, pośrodku Jordanu, a cały lud przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Ta kolejna manifestacja mocy Bożej, ale też i wiary Izraela, drodzy, miała wzbudzić i spotęgować lęk i obawy tych, którzy byli za murami Jerycha. Ale też miała pokrzepić na pewno tych, którzy przez ten Jordan przechodzili. Oni dostali taki dobitny dowód tego, że ten Bóg, który im towarzyszył od wyjścia z Egiptu, jest cały czas z nimi. Że także jak wtedy prowadził, tak będzie prowadził ich teraz, kiedy ten Jordan przekroczyli. Czy ja dzisiaj jestem gotów wejść do tych spienionych nurtów Jordanu? Czy gotów jestem pójść drogą, którą Pan dla mnie przygotował? Czy pamiętamy przeszłe doświadczenia z naszego życia, drodzy? Czy to jest ważne, aby pamiętać to, co przeszliśmy, to, co za nami? Ellen White napisała, że nie mamy się czego obawiać w przyszłości, jeżeli nie zapomnimy drogi, którą Pan prowadził nas w przeszłości. Drodzy, to jest nasz skarb. Zapisujecie swoje doświadczenia? Macie taki pamiętnik? Może warto by było mieć. Ażby wrócić czasami, kiedy przychodzą kryzysy, kiedy przychodzą wyzwania, kiedy przychodzą nowe doświadczenia, aby mieć tą świadomość tego, że ten Bóg, który był wtedy z nami, będzie też i teraz. Pośród tych doświadczeń, w których dzisiaj przyszło nam uczestniczyć. Na dzień przed przejściem przez Jordan Jozue skierował do Izraela pewien apel. Cofnijmy się troszkę, drodzy, do trzeciego rozdziału, do początku i tam od wiersza pierwszego. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli on oraz wszyscy synowie izraelscy z Szitym i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. A po upływie trzech dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów, lewitów niosących ją, to także i wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie między wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść.
bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Bo tą drogą, którą będziecie przechodzić, jeszcze nigdy nie przechodziliście. Dlatego Bóg mówi, poświęćcie się. Poświęcić znaczy odłączyć. Dlaczego, drodzy, mieli poświęcić się? Bo tylko tacy mogli pójść tą drogą, którą Bóg chciał ich poprowadzić. Bez odpowiedniego przygotowania, bez oczyszczenia. Na widok tych być może wezbranych wód Jordanu zatrzymaliby się i nie poszli dalej. Polegaliby na sobie, ufali w swoje możliwości, pominęliby moc Bożą. Nawet by nie zbliżyli się do tych wód. Lud czasów końca, stojący u brzegu, ma usłyszeć to samo wezwanie do poświęcenia, co wtedy, napisała Ellen White. Dlaczego? Dlatego, że my także mamy pójść tą drogą, którą jeszcze nigdy nie przechodziliśmy. W książce Wydarzenia czasów końca jest taka myśl. Szatan niczego tak się nie boi, jak tego, że lud Boży oczyści drogę, usuwając wszelkie przeciwności, aby Pan mógł wylać swego ducha na słabnący Kościół. Szatan ma obawy. On drży. Obawia się właśnie tego, że będziemy przygotowani na moment, kiedy Bóg chce wkroczyć na arenę. Z okien świata, drodzy, zwisają dziś czerwone sznury. Świat dostrzega znaki czasu. Tak, dostrzega, chociaż nie rozumie ich znaczenia. Myślę, że lud Boży powinien je nie tylko dostrzegać, ale także rozumieć i stosownie też do tego czasu i tego zrozumienia żyć i postępować. W Księdze Ozeasza w 10 rozdziale zapisane są słowa w wierszu 12. Ozeasz, 10 rozdział, wiersz 12. Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawiajcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. Być może to jest ten czas, w którym warto zacząć szukać Pana, być bliżej Niego. Myślę, że słowa Ozeasza nigdy nie były tak bardzo aktualne, jak w czasie obecnym. Jeszcze nigdy w historii świata nie było tak późno na zegarze świata. Dlatego może jest czas na ważne decyzje w naszym życiu. Przerzućcie kartkę dalej, drodzy. I w 13 rozdziale, wierszu 4 jest napisane, bo ja Pan jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. To jest taki apel Pana Boga i taka prośba i takie życzenie, abyśmy znali tylko Jego i abyśmy byli otwarci na Niego. I abyśmy byli gotowi pójść tam, gdzie chce nas poprowadzić. W książce Posłannictwo chrześcijan na 48 stronie zapisane są takie słowa. Stoimy na progu wielkich i uroczystych wydarzeń. Wypełnią się proroctwa. Dziwny, obfity w wydarzenia okres historii jest zapisany w księgach niebieskich. Dziwny, obfity wydarzenia, okres jest zapisany w księgach niebieskich. To, co się dzieje i być może jeszcze będzie się dziać, nie jest zaskoczeniem dla nieba. Może być trochę zaskoczeniem dla nas, ale my wiemy, na kim się możemy oprzeć, na kim możemy polegać. Pan Jezus, kiedy był jeszcze na tej ziemi i przekazywał te ostatnie
swoje wskazówki uczniom powiedział, że po znakach poznamy czas Jego przyjścia. Nie powiedział o dacie, nie wyznaczył żadnego czasu, ale powiedział, zachęcając, abyśmy obserwowali wydarzenia, które będą mieć miejsce. Możliwe, że to może nie być jeszcze ten czas. Ale jeżeli? Wiemy, że te ostatnie wydarzenia będą następować bardzo szybko po sobie. Może przez te, które teraz mają miejsce, w których teraz uczestniczymy, Pan Bóg wysyła nam taki sygnał do tego, aby wzmóc czujność i aby być przygotowanym na spotkanie z Nim. Tak jak wcześniej wspomniałem, świat widzi znaki czasu, ale ich nie rozumie. Być może te znaki są dane nam, abyśmy obserwując, rozumieli i byli gotowymi. Bo być może, ja nie mówię, że tak, ale być może jest to czas, gdy Pan chce powrócić i zabrać swój lud z tej umęczonej ziemi. I powiem wam szczerze, kochani, ja bym się z tego bardzo cieszył. Życzę takiej nadziei i wam także. I takiego oczekiwania. Amen.